Skoro taki temat na sam początek pan Tomek zaproponował, już pierwszy telefon mamy. Witamy, dzień dobry. A dzień dobry państwu. A dzień dobry, dzień witamy. Dobry. Marek ze Stalowej Woli. Dzień dobry, panie Ale Marku. Ja w ślad za tym, o czym mówił pan Tomasz, chciałbym dowcip opowiedzieć. Pewnie. Przychodzi do dyrektora WORD-u starszy pan i mówi, że panie dyrektorze, chciałbym zrobić uprawnienia na autobus. Popatrzył tak na niego i mówi, wie pan, no pan w pańskim wieku, autobus, czyżby rodzina się rozrosła, albo przyjaciół ma pan tylu, że chce pan autobusem wozić? No nie, ale poszedłem do lekarza, zapytałem, czy nadal mogę prowadzić samochód, a doktor powiedział, panie, pan to już tylko autobusem. No, można, 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 tak można. Jest. Panie Marku, a co pan myśli o takich badaniach? Częstszych, dokładniejszych, w terenie, na refleks? Myślę, że to są rzeczy niezwykle potrzebne, dlatego że niestety ja też jestem już człowiekiem zaawansowanym, że tak powiem, czyli emerytem, ponieważ sam prawo jazdy nie posiadam, ale towarzyszę w czasie jazdy mojej żonie i naprawdę w pewnym wieku już ludzie zaczynają głupoty robić na drodze. W związku z tym powinno się to weryfikować i sprawdzać, bo od tego czasem ludzkie życie zależy. Dokładnie. Bardzo panu dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie Stalową Wolę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Panie